Radzenie sobie z trudnymi emocjami. Codziennie doświadczamy różnych emocji w reakcji na to, co przydarza się nam, naszym dzieciom i innym osobom w naszym otoczeniu. Niektóre z nich są trudne lub bolesne, inne przyjemne i radosne. Nie możesz uniknąć emocji własnych i emocji Twoich dzieci. Ale możesz sprawić, że nad tobą nie zapanują, że cię nie pochłoną. Wir emocji wciąga nas, kiedy zamykamy się na to, co czujemy, kiedy ignorujemy uczucia, albo odpychamy je od siebie. Wszystkie uczucia, te przyjemne, nieprzyjemne i te obojętne, są ważną częścią naszego życia. Każdy czasem odczuwa smutek, rozczarowanie. Ból i każdy czasem ulega tym silnym emocjom. Nie tylko ciebie to dotyczy, nawet jeśli wydaje ci się czasem, że jesteś samotny ze swoimi uczuciami. Wobec pojawiających się w nas rozmaitych uczuć zawsze mamy wybór: możemy się na nie zamknąć, albo na nie otworzyć. To my decydujemy. Niniejsze ćwiczenie pomoże ci przyjąć Twoje uczucia takimi, jakie są. Nauczysz się zauważać je i je przyjmować, otwierać się na nie i dostrzegać, gdzie dokładnie je odczuwasz w ciele. Usiądź wygodnie. Rozluźnij kark i ramiona. Połóż luźno dłonie na udach. Wyprostuj i zarazem rozluźnij plecy. Teraz możesz zacząć uświadamiać sobie, co dzieje się w tej chwili. Co dzieje się w Twoim umyśle? Co obserwujesz w swoim wewnętrznym świecie, a na zewnątrz siebie? Co teraz dostrzegasz? Nie musisz tego zmieniać, nie musisz też na to reagować. Po prostu obserwuj, a potem. Skieruj swoją uwagę do ruchu oddechu w Twoim ciele. Twój brzuch i klatka piersiowa unoszą się i lekko opadają. Trochę w górę, trochę w dół. Z każdym wdechem i wydechem czujesz to Oddech i uwaga Uwaga i spokój Nie musisz zmieniać ani dostrajać oddechu do czegokolwiek Po prostu oddychaj Poczuj oddech, bądź obecny teraz i teraz. Może zaczynasz sobie uświadamiać swoje myśli, które przychodzą i odchodzą. Myśli o tym i owym, o rzeczach do zrobienia, albo o tym, czego nie mamy ochoty robić, albo o czymś jeszcze innym. Czasem w głowie mamy spokój i ciszę, ale często wręcz przeciwnie. Spokojnie obserwuj, co się w Tobie teraz dzieje. Możesz też uświadomić sobie emocje. Co ostatnio czułeś? Jeśli to wiesz, możesz spróbować cofnąć się do sytuacji, która wywołała trudne emocje. Nie musi to być jakieś straszne doświadczenie, po prostu coś, co teraz ci się przydarza. Coś, o czym nie będzie Ci zbyt trudno teraz pomyśleć coś, co wywołuje uczucie niepewności, wątpliwości, gniewu, smutku, słabość. Jeśli nic Ci teraz nie przychodzi do głowy, przywołaj sytuację, która wydarzyła się jakiś czas temu zbudzając nieprzyjemne uczucia. Kiedy myślimy o takiej przeszłej sytuacji, często możemy poczuć to co wtedy. Nie spiesząc się, skieruj umysł i uwagę na uczucia, które dostrzegasz. Gdzie w swoim ciele je czujesz? W którym miejscu czujesz je najmocniej? Gdybyś miał je narysować, to jakby one wyglądały? Czy są wielkie? Czy małe? Ciężkie, czy lekkie? Bez pośpiechu przyjrzyj się uczuciom, które teraz się pojawiają. Obserwuj je. Zostań przy nich chwilę. Przyglądaj się im, mówiąc sobie cicho: Jesteś w porządku. Każde moje uczucie. To, co czuję, jest ok. Jestem blisko tego, co czuję. Nie musisz się zmieniać. Nie odpycham cię od siebie. Możesz tu być. Wszystko jest w porządku. Serdecznie i bez wysiłku powierzasz uczucia swojej świadomości. Pozostajesz z nimi w kontakcie, ale nie próbujesz ich zmieniać. Czujesz, że są czyste, czasem bolesne, na powierzchni albo trochę głębiej. To uczucie nie jest tobą, ale je sobie uświadamiasz, a to. Ogromna różnica. Jeśli chcesz, możesz skierować oddech w miejsce, gdzie czujesz tę emocję. Daj jej powietrze. Przestrzeń. Pozwól jej tu być. Otul ją uwagą. Serdeczną uwagą, takim rodzajem uwagi, jakim otaczamy najlepszego przyjaciela. Oddech i uwaga. Kiedy za chwilę usłyszysz dzwonek, możesz zacząć wychodzić z tego ćwiczenia, otworzyć oczy. Pomoże ci ono zawsze wtedy, kiedy zechcesz poczuć emocje w ciele, otworzyć się na nie, ale się w nich nie zatracić, obserwować je, żeby je poznać. Otwierając się na nie, zamiast się zamykać, możesz dla siebie zrobić wiele dobrego. Nie musisz się martwić swoimi emocjami. Nie musisz ich zwalczać. Możesz po prostu stworzyć dla nich przestrzeń przestrzeń dla swoich uczuć. Bądź blisko nich i oswój się z nimi. Oswój się ze światem myśli i uczuć z ich wpływem na Twoje ciało. Na Twój oddech. Uważność nie rozwiązuje problemów, ale dzięki niej Twój umysł pozostaje elastyczny i otwarty. Tworzy przestrzeń dla doświadczeń, które się pojawiają w danej chwili. Pozostań jeszcze moment w pozycji siedzącej. Daj swoim uczuciom przestrzeń, niech będą takie, jakie są. Powoli otwórz oczy, wróć stopniowo do swoich zajęć.